Ale co? Proszę Państwa, to nie jest... Przepraszam, że Cię bronię, ale co Pan Grzegorz miałby odpowiedzieć? Jeszcze komitetów, komitety wyborcze nie są ustalone, a co dopiero kandydaci? Proszę Państwa, jeśli by tak było, to ja prowadzę kampanię wyborczą od 4 lat, odkąd zajmuję się sprawami ekologii w Opolu. Proszę Państwa, no... Chyba nikt nie uwierzy w takie brednie, w takie historie, które opowiada w tej chwili Ratusz. Zaprzeczam absolutnie, nie prowadzę żadnej kampanii. Jedyną kampanią, jaką prowadzę, to jest kampania na rzecz mieszkańców miasta, na rzecz poszanowania wspólnej własności i na rzecz ekologii w tym mieście i szanowania zdrowia mieszkańców miasta. To jest jedyna kampania, jaką prowadzę, podkreślam to. Również obywatelskość, którą w wielu momentach w tym mieście się gasi. Widać to po artykułach prasowych, które miały miejsce ostatnimi czasy, zwłaszcza podczas ostatniego weekendu. Zaprzeczam jeszcze raz, jakobym prowadził jakąkolwiek kampanię wyborczą. Będę bardzo namawiać Pana Grzegorza, żeby startował i zrobię wszystko, żeby tak było, ale czy mi się uda, to nie wiem.